Cześć, witam Was. Wpadłam tak na szybko, jest okular jeszcze. Wpadłam na szybko do Was, pokazać Wam mały shopping, dzisiaj jest z Primarka, bardzo basicowy. No ale jest. Zacznę od pierdół. Byłam w Tesco, kupiłam sobie nowy płyn do kąpieli, marshmallow. Kiedyś go miałam i fajnie pachnie, super bąbelki. Ja uwielbiam te płyny do kąpania. I co sobie kupiłam z nowości? Dwa kremy do rąk. Jeden jest marshmallow, a drugi coconut island. One normalnie są po 3 funty 1, a w tym momencie były po 1,50 w Tesco. One są dość małe, ale ta firma jest świetna, więc myślę, że warto. Kolejna sprawa. Zgrzeszyłam, nic nie zjadłam jeszcze, ale kupiłam sobie w Tesco na promocji Choco Bons. Uwielbiam, 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 ale muszą poczekać, bo na razie muszę pilnować diety. Poza tym, moje kochanie dzisiaj mi kupiło w Pandorze nowego Charma. I co najlepsze, kochane, jest teraz promocja w Pandorze. Czyli jeżeli macie Pandorę, polecam iść. W ogóle pierwszy raz fajne rzeczy są w Pandorze na przecenie. Zazwyczaj były to takie nie za fajne Charmy, a teraz jest naprawdę ich dużo. Chciałabym kupić więcej, jednak jak wiecie, jadę na holiday, także nie mogę przesadzać. A Andrzej mi kupił taki, nie wiem czy go będzie widać. On jest z serii, którą już mam. Przepraszam za... On jest z tej serii tutaj. Do tej tutaj sowy niebieskiej. Poza tym przyjechała ciocia ze Stanów, ale ona teraz nie była w Stanach, tylko była na dwumiesięcznym urlopie w Iranie. Stąd będą jechać do Pragi za tydzień, no i potem tutaj wróci, posiedzi z nami, wróci do Stanów. Przywiozła nam parę rzeczy. Nie wiem w ogóle, co to jest. Jakieś dziwne... Nie wiem, co to jest, co tam jest w środku do obierania. Ponoć to jest cudne i w Iranie jest bardzo lubiane. Coś takiego. Nie wiem, co tu jest napisane. Mohammadi Brothers Haj Ali Productionary. Też w innym języku. Kiedyś przypomina mi to takie batonik był sezamkowy. Zobaczymy, później otworzę. I coś w takim pudełku. Zobaczmy, co to jest, wiecie? Bo ja nawet nie wiem, bo oczywiście jest napisane, co to jest. Ale skąd ja mam rozumieć, jak ja po Iranie, czyli po arabsku, nie rozmawiam. Zobaczmy. Wafelki. Wybaczcie, ale muszę spróbować. Powiem Wam. Niebo w gębie. Skończę go później, bo nie chcę być niegrzeczna. W Superdragu polecam te drinki. Tropical, 18 kalorii za butelkę. Są pyszne, pyszne, pyszne. Nie kupuję ich często, bo rzadko jestem w Superdragu. I teraz przejdźmy w Superdragu, co kupiłam. Kupiłam tylko eyelashes za funta, czyli nie wiem, 5 zł. Nie umiem ich na razie przyklejać. Dzisiaj będzie moja pierwsza próba przyklejania rzęs. I moja kosmetyczka jest na urlopie, więc nie mogła mi zrobić paznokci, a mam już odrosty i po prostu pospadało mi. Więc kupiłam sobie za 8 funtów, czyli za jakieś 40 zł takie oto paznokcie. Nie wiem, czy widać dobrze kolor. Takie metaliczne, także będę je przyklejać. Mam mało czasu, bo zaraz jest impreza. W Primarku zrobiłam bardzo, bardzo basicowe zakupy, ale tak chciałam Wam pokazać. Dla ludzi, którzy mieszkają w Polsce, też cenowo, jak to wygląda. Zwykłe skarpetki dziewczyny. 7 par, białe, moje ulubione. Cena, nawet nie wiem, po ile one są. Chyba 3 funty, czy 2,50. Czyli jakieś 10 zł za 5 par. Mega tanio. Kupiłam sobie, wiecie, że mam white party w pracy. Zwykły biały podkoszulek. Wziąłam sobie rozmiar większy. Wziąłam sobie 12, żeby nie był jakiś obcisły. 2,50. Tak, basicowy t-shirt w Primarku kosztuje tylko 2,50. Do tego chciałam kupić białe spodnie, ale tak beznadziejnie w nich wyglądałam, tych z Primarka, że stwierdziłam, że będą zwykłe leginsy białe, które są za 2,50.
Zobaczę, jak będę w nich wyglądać, bo nie będę kłamać, bawiam się, jak one prześwitują. Więc na wszelki wypadek wziąłam sobie takie zwykłe białe majteczki. O, tutaj z kokardką. Medium, po prostu 3 za 3 funty. Będzie biało. Biały staniczek. Zwykły, basicowy za 2 funty, czyli 10 zł czy 8 zł. One są naprawdę super i wytrzymują bardzo dużo. Do tego białe buty. Wiecie co? Jestem w szoku, jak one są wygodne. Zobaczę, jak w nich przeżyję pracę. Jeżeli będą tak wygodne, jak próbowałam dzisiaj, dokupię sobie jeszcze inny kolor. Cena ich 3 funty, 15 zł. A tak z zewnątrz quality jest nawet bardzo fajnie. Do tego do próbowania dwie pary rzęs, każda po 1 funcie, więc jak się będą psuły, to nic się nie stanie. I wiecie, że ja kocham okulary przeciwsłoneczne, pewnie wezmę z 20 par, zanim pojadę, i uwielbiam je w Primarku. Te kupiłam sobie funta, czyli 5 zł. Nie wiem, jak to będzie widać na filmiku, czy do tego różowe, bo przecież ja lubię patrzeć na życie w różowych okularach. I jak wiecie, które śledzą mnie od jakiegoś czasu, lubię czasem fejki sobie nosić okulary. Udawać, że nie widzę, mimo tego, że widzę. I kupiłam takie też za funta. Dobrze? Też za funta. Ale są takie przezroczyste. What do you want? Just say it. I want the cable for your phone. Why? I'll give you this one instead. Okay, take it. Just, do you need it now? Just take it. Przepraszam. Sorry dziewczyny, ale przepraszam, Andre... everyone. What do you think about those? What glasses? They are fake. Yeah, I know. Can you take this? This is nice. I know. Oh, you opened the cord? Oh, fuck you. What? I told you not to open it straight away, I said I'll show you later. I wanted to show them. I don't know what that is. Take this, please. Dziękuję. Przepraszam za usterki. Takie. Ja tu lubię takie gadżety. Może nawet dzisiaj ubiorę. I na koniec coś, co po prostu zakocham się. Cena 4 funty. Glitterowa paletka. Pokażę wam może później, jak to wygląda na ciele. Mam podobno, ale się bardzo sypie. Ta była rozpakowana i ona jest taka bardziej klista i tak super, nadaje takiego błysku ciała. Zobaczymy, dzisiaj spróbuję z brązowym się wymalować na imprezę, a jak nie, na pewno wezmę na wakacje, żeby na wieczór nawet tutaj sobie robić i mieć świecące, bo ja uwielbiam, w końcu jestem unicornem. Za wszystko w Primarku, czyli buty, bielizna i tak dalej, mam buty, rzęsy, bieliznę, skarpety, getry, to okulary, za wszystko dałam 24 funty, czyli powiedzmy te, nie wiem, 110 zł. Wydaje mi się to bardzo tanio i nawet z tego, co wiem, nie wiem, czy w Polsce można tak tanie rzeczy kupić, jak są w Primarku. Zostawiam to od razu na zewnątrz, bo zaraz się muszę szykować. Także tyle kupiłam. Ogólnie były rzeczy, które chciałam kupić, które widziałam na holach u dziewczyn, ale w Primarku w Luton nie wiem dlaczego nie ma nic. I połowy rzeczy, które ja chciałam, oni po prostu nie mieli. Więc chyba jutro sobie pojedziemy do dużego Primarka. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo pieniądze. Poza tym, pierwszy lot naszych zdrapek wzięliśmy do samochodu. Z samochodu, w razie czego gdzieś ktoś włamał. 180 funtów już mamy odłożone w tych zdrapkach. Znowu jeszcze trochę do urlopu, także myślę, że jeszcze coś uzbieramy. Dobra, spanam i odezwę się do was, jak już będę gotowa. Pa, pa. Ciebie.